Dobra, więc jedziemy do schroniska, mamy już niedaleko, jest sobie taka mega piaskowa droga. Wy wybraliście, że jako dowód dostarczenia karmy ma być, że ma być film, a nie zdjęcie. No więc nagrywamy taką krótką wstawkę do środka schroniska, nie będę raczej wchodził z kamerą, bo nie chcę z tego też robić jakiejś takiej wielkiej akcji charytatywnej, to ma być po prostu delikatne wsparcie tego schroniska ode mnie w postaci karmy. Z donate'ów wyszło chyba 82 albo 84 zł. Kupiliśmy karmę, okazało się, że będzie, że wystarczy to tylko na zakup karmy dla dorosłych psów, to stwierdziliśmy, że kupimy tą karmę dla małych psów i dla dużych psów, dla małych kotów i dla dużych kotów, więc dołożyłem trochę pieniędzy, finalnie za całą karmę zapłaciliśmy 115 zł i jesteśmy właśnie pod schroniskiem. Zastanawialiśmy się chyba 3 razy, gdzie to nagrywać, czy nagrywać pod schroniskiem. Ja się trochę stresowałem, bo serio, jak streamuję, czy nagrywam odcinki, to jest totalny luz, ale jak mam nagrać coś z kamerą, jeszcze tym bardziej, że się na mnie ludzie patrzą tutaj z tego schroniska, to no to jest lipa totalna. No, więc idziemy wykonać cel, który wam powiedziałem, czyli wszystkie pieniądze z donate'ów otrzymane podczas tego nieudanego 24-godzinnego streama przeznaczone zostaną na karmę. I spytam się pani, czy można tutaj nagrać, jak te zwierzaczki wyglądają w środku. Szczerze, to schronisko z zewnątrz nie wygląda zachęcająco. Zobaczymy, jak będzie w środku. Jeszcze damy wam przebitkę, jaką karmę kupiliśmy. A no i co? Idziemy. Więc kupiliśmy 10 kg karmy dla dużych psów. Kupiliśmy jeszcze karmy dla małych psów, karmy dla dużych kotów i 2 paczki karmy dla małych kotów, bo kotów tutaj mają najmniej, więc najbardziej im się przyda karma dla psów. Rozdaniu karmy. Żebym coś nie jebnął, masz pasy, masz. Dobra, więc jak widzieliście, karmę oddałem, karmę przekazałem. Spytałem się też, czy można wejść do środka, żeby zobaczyć psy, ewentualnie wejść z nimi na spacer. Pan mi poinformował, że niestety nie, ponieważ jest teraz ta epidemia. Nie można wejść do środka i w sumie chyba dobrze, no bo jakby tak ludzie przejeżdżali masowo do tego schroniska, nie? To by zarazić te psy. Więc tak jest chyba bezpieczniej, więc karma przekazana, a teraz lecimy z odcinkiem. Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale. Długa przerwa, mega długa przerwa, ale powiem wam, że odcinek już chciało mi się nagrać, już chciało mi się mega nagrać, ale nie było ku temu okazji z tego względu, że przeprowadziłem się znowu na inne mieszkanie, wróciłem do rodziców, no z okazji tej sytuacji, która obecnie panuje w kraju. Więc na początku do was zaapeluję. Na początku powiem, że idę na Mrocznego Patryka i że zaraz go sobie ubijemy, tylko zbierze się grupa. A jeszcze zanim zaczniemy odcinek tak już totalnie na dobre, bo widzieliście akcję ze schroniska, to chcę do was zaapelować, że jeżeli nie musicie po co, to nie wychodźcie bez sensu na miasto, nie wychodźcie na jakieś wielkie zgromadzenia, bo po co próbować czy kusić los i ryzykować to, że się zarazicie, więc trzymajcie się w domu, siedźcie w domu i trzymajcie się zdrowo. No i co, czekamy na grupę, zaraz lecimy z odcinkiem. Będą herosi, będą E2, może jakiś tytan, może jakiś kolos, no i legenda na pewno piękna nam się ukaże na ekranie. A jaka? To zaraz zobaczymy, albo trochę później zobaczymy. Oj, i bijemy Mrocznego Patryka. Dobra, akurat zdążyłem w ostatniej chwili, żeby włączyć nagrywanie. Złowieszczy Łęczar Patryka. Na tropka, no to chyba mi się za bardzo nie przyda. Ej, w sumie mogłem to wziąć, bo ja mam tropiciela. Mam 3 nowe postacie na Hypnos. Na początku, znaczy najpierw ekspietko Wojka, to możecie zobaczyć na moich streamkach, na które serdecznie zapraszam. Ogrywamy też sobie Assassin's Creed Syndicate. Więc zapraszam serdecznie, a mam tropka założonego nowego, maga i Wojka. I Wojka XP na 300 level, więc jak chcecie widzieć, jak męczę się wbijając 300 level i jak padam na ekspowisku, to zapraszam oczywiście na streamki. Dobra, porozstawiam się po jakichś dwójkach i mam zamiar poszukać Viviany, żeby coś fajnego się na tym odcinku zadziało. Dobra, bardzo duże problemy były, żeby tą grupę zgromadzić. Mamy 8 osób, było 10, dobra, zajmuję przedmiot kolia szmaragdowej Udy. 8 osób, chyba możemy to bić, nieważne, czy będzie unikat, czy heroi, chłopy, no. Ubijmy to, kurde, i tyle, no nawet jak będzie jeden drop, no i co z tego? O, jest zwój, bardzo się cieszymy. Najważniejsze było to, że byliśmy
Karosa. I lecimy dalej, kurde, nie ma co się zastanawiać bezsensownie. Lecimy dalej, idę na dwójki, Wojka muszę gdzieś postawić, nie, Wojka nie postawi nigdzie, Maga muszę gdzieś postawić i muszę postawić gdzieś swojego Paladyna, żeby było elegancko wszystko rozstawione i wtedy będziemy mogli wojownikiem szukać na tej Vivianki, może za Mulher pójdziemy, a może i za czymś innym, ładnym, pięknym, zobaczymy. Dobra, jako pierwszą E2 ubijemy sobie Razoglaga, który chyba zaraz się pojawi, mam nadzieję. Myślałem, że on już jest, że to nie spojrzałem tylko na minimawę, patrzę, stoi Razoglag, powie, dobra, to sobie go uciułam. Zaraz zobaczymy, dobra, jest Razoglag, to szybko go sobie sklepiemy. Dobra, 3 zwyklaczki i zobaczymy, gdzie ja mam pęk wytrychów posuwanego, bo szczerze nie mam pojęcia, gdzie ja nim ostatnio chodziłem, czy po Atki szukałem, czy obła, nie pamiętam, zaraz się to okaże. No zaraz się okaże, aha, dobra, no to wszystko jasne, przyszedłem na Królową Śniegu, bo na streamku ostatnio szukałem jeszcze Lichwiarza, jako że niedaleko tutaj, właśnie tutaj, na Kryształowej Grocie P4, w Kryształowej Grocie P4 zostawiona została ta postać. Dzisiaj się zalogowałem, mówię, a to przyjdziemy sobie na Królową Śniegu, poklepiemy ją sobie troszkę i Wojkiem idę szukać tej Viviany, bo była... Chyba o godzinie 11, jest godzina 14, czy o 12, bo jest godzina 14.45, więc chyba kurczę powinna być, zaraz zobaczymy. Dobra, żeby zachować proporcje w tym odcinku, jako że było dwóch herosów, to teraz trzeba troszkę dwójek pobić, po to, żeby wiecie, żeby to wszystko proporcjonalnie się odbywało. Ja tego Zufa tak bije, ale powiem wam, że no jak widzicie, jak wygląda teraz moja jaku na tym wojku 2-4-4, znaczy na moim wojku, na wojku Rema. No nie jest ono za ciekawe, legendy pozdejmowane, te heroiczki niektóre, no to na 200 level, to tak, to siak. I jakoś trzeba sobie chłopie radzić. Dobra, radosny ptyś jeszcze. Ubijemy sobie stworzyciela, chyba dam mu radę. Tam troszkę heroików poubierałem, jakichś zwykłych, co były w torbach. Remo kończy grę, dlatego tak to wygląda, a nie inaczej, jeśli chodzi o jego EQ. Dobra, nic nie spadło ze stworzyciela. Weźmy się, wylogujmy się. Jeszcze ubijemy sobie szybko na Infinity Burka. Na moim palku, o ile stoi, bo ten burek jest tu ostatnio klepany, ale dobra, widzę, że jest wszystko git, więc bijemy sobie burka, zwykłe strzałki i jeszcze jakby była możliwość, to na debeściaka sobie wbijemy ubić sztynta aliasa Gładkiego. Dawno nie nagrywałem i to zresztą już wiecie, to jest stara gadka moja, że jak się długo nie nagrywa, to później te powroty są na tyle ciężkie, że wiecie, że trzeba się wdrożyć w ten cykl nagrywania odcinków i nie chodzi tu o to, żeby te odcinki się pojawiały często, tylko żeby się wdrożyć w to, jak się takie odcinki prowadzi, to trzeba mówić, jak to wszystko ogarniać. Mam nadzieję, że nie wychodzi mi to na gorzej, jak na razie napiszcie w komentarzu. Jeżeli chcecie być na bieżąco, pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górę, o komentarzu pięknym i więcej będzie filmów i częściej i jeszcze więcej akcji jak to schronisko i w następnym odcinku sobie coś otworzymy, ale co to będzie, to też możecie napisać w komentarzach, co wam się wydaje, że w następnym odcinku zostanie przeze mnie otwarte. Mówiłem na streamkach, jak ktoś słuchał, to pewnie wie, o co chodzi. No i dobrze, moi drodzy, a więc sytuacja wygląda tak, że poszukałem Viviany, o której wam mówiłem, znalazłem tą Vivianę, była na... To był jeden z ostatnich resp, bo zostały mi tylko do sprawdzenia ten resp, ewentualnie to, jeżeli ona się respi, no i tutaj tam z 2 czy 3 respy. Tylko dwie osoby mi napisały, że idą, a więc bijemy sobie Vivianę, nic nie zajmuje, bo legenda nie spadnie, po co komu legenda, nawet jak spadnie, to ja jej nie chcę. XD, dwie osoby, łącznie 3, bijemy sobie Vivkę, czy się nagrywa? Tak, wszystko jest chyba przepięknie, dajmy auto, z Vivki smocze runki i eteryczna tarcza. Bierzemy smocze runki i przelogujemy się, mój drodzy, przelogujemy się na takiego pięknego herosa, nie herosa, tylko E2, na taką E2 piękną, jaką jest Burek. Ubijemy Burka, Szczęta, Stworzyciela i co tam jeszcze było? Kurczę, już nie pamiętam. Serio, już totalnie nie pamiętam, na jakich E2 się rozstawiłem. Czy ja swojego palka postawiłem na jakąś E2? Chyba nie, chyba kurczę nie. Dobra, Szczęta nie ma. Zalogujmy się na konto Remka, na zastępcę. Dobra, radosny ptyś. I co jeszcze biłem? Ej, totalnie nie mam pojęcia, serio. Tu biłem to, stworzyciela. Palkiem chyba nic nie biłem. Ariano nic. Radosny Remo. Dobra, a tu jeszcze była ta. Tu jeszcze była STS bita chyba. Tak. Dobra, bo Zufa biłem. Dobra, już pamiętam wszystko. Wszystko już jest jasne, ale Zuf wybity, a może będą chociaż te elitki? No też nie ma ich niestety. Dobra, to pójdziemy sobie w stronę tajemniczej, ale to już zobaczycie na kolejnym przelocie. Ja tylko się upewnię, gdzie ja tego swojego palka postawiłem, bo powiem wam, że nie mam totalnie pojęcia. Jeszcze Razoglaga nie ubiłem nawet, Razoglaga. Tylko ktoś na nim stał, bo wtedy jak ja przyszedłem, to on był ubity, tylko na minimapce był, więc się respi, więc ktoś tam stoi, więc pewnie go nie będzie, a jednak trafiłem, że jest. Dobra.
Dobijem raska. Bus z niego niezła laska, XD. Dobra, pęk wytrychów. Czy ja gdzieś tu stałem? Ej, totalnie mam zaćmienie, nie? Totalne zaćmienie. Czy ja tutaj gdzieś stałem? Na jakiejś dwójce? A, dobra. Ej, no, powiem tak, jak ma się tyle postaci, to jak człowiek wszystko spamięta, to jest bogiem totalnym. Gryzione jabłko, dobra, wezmę sobie to. Zjem, bo to jest jabłko wyszukujące herosów, patrzcie, robimy tak. Cyk! I jak to zjem, to będzie następny heros, pa. Ej, no i patrzcie, faktycznie się ten heros, kurde, pojawił. Chyba informacja, że czarny nadgryzionego jabłka pojawił się. Znaczy, zadziałał, tak? Czy coś tam było napisane? Nawet nie wiem. Jesteśmy na złodzieju, tutaj oczywiście i tak jest jedna legenda, więc ludziom się nie opłaca przyjść, więc sobie go ściśniemy, ale więc, moi drodzy, jak gdzieś widzicie nadgryzione jabłko, to... Dobra, nieważne. Ubijmy sobie tylko złotka, pałka do ogłuszania, czyli standardzik, unikat, którego ja nawet nie chcę, bo totalnie mi się to nie przyda. No, kiedy? Napiszcie mi w komentarzu, jak wam się wydaje, kiedy dropnę złodziejską pieczęć ze złota? No przecież to jest trochę jak magical, nie? To jest patologia. Patologia z tym złodziejem. O kurwa, jest lega! Trzecia lega na jednym streamie. Trzecia legenda na jednym streamie, ja pierdolę, trzecia legenda na jednym streamie. Czemu ta, ty, ja pierdzielę, co to jest za niefart, to nie mam pytań. Mefiu to zdobył, czy Rawador to zdobył? Mefiu zdobył, to z tego się cieszę akurat, bo Mefiu ze mną stał normalnie i jemu się należy. Mefiu, gratulacje w takim razie, normalnie aż tu podejdę i... Aha, dobra, 7 sekund, no nieważne. Dobra, zówka nie ma, ale jest statek, więc sobie chociaż tą dwójeczkę piękną uciułamy ztąd. Gdzie my idziemy? Dobra, radosny ptyś. Później. Burek. Szczęt. Szczęt kolejny, bo na drugim świecie. I królowa śniegu. Dobra, jest git. Plan jest, moi drodzy, plan jest. Na razie pamiętam, jakie to były dwójki. Kurde, nie wziąłem zbroi wykrywającej herosów, aby mi łatwiej o wiele poszło z następnym. No ale trudno. Jak już taką decyzję podjąłem, mózg miał laga i niestety tej zbroi nie wziął. Cholercia, trzeba będzie szukać samemu, no ale dobra. Plan mam taki, żeby poubić tych dwójek, które teraz tu sobie klepię. Plan mam taki, żeby pójść za Mulher, bo ona była o godzinie 12.05, jest godzina 15.13, więc 3 godziny i 8 minut się respi. To już jest taki czas, gdzie ta Mulher może być. Oczywiście jeszcze 100% nie ma, jak dobrze pamiętam, to jeszcze 100% nie ma jej czasu respienia, ale już jakaś tam szansa, kurczę, jest. Dość spora w sumie. Dobra, kolejny szczęt na kolejnym świecie. Tamten był na Infinity, ten jest na Hypnosie. I jeden i drugi dał gówno totalne. Jeszcze sobie ubijemy królową śniegu. Z niej dropi korona. I czy coś jeszcze dropi z królowej śniegu? Możecie napisać w komentarzu. Totalnie nie pamiętam. Chyba i dodawali jakąś legendę, ale korona na pewno dropi. Dobra, robię cięcie i pójdę poszukać tej Mulher. Kurczę, najgorsze to są te respy na tej nowej mapie. Śnieżna granica chyba to się nazywa, ale tam są chyba tylko dwa respy. To może to nie jest najgorsze, tylko najgorsze jest latanie po przysiłku Walmirów, bo tam za bardzo nie wiem, gdzie ona się respi. Na mapie też to nie naniesiono na forum. No i dodatek z respami herosów. Czyli minima plus też niestety jeszcze się nie zaktualizowało, ale dobra, jakoś damy radę. Mam nadzieję, że będzie dziś w Nidhal. I, moi drodzy, kolejny heros na Mulher. Moment, tylko zobaczę, czy wszystkich dodałem. Tak, tylko te osoby do mnie napisały. Nordy Fanatic jest, dobra. To bijemy Mulher, 5 osób w grupie, no takie 3 dropiki. Może by się Mulher pokusiła. Dobra, 2 herka, ej, nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Więc brojki nie bierzemy, pierek sobie weźmiemy. I widzę, że jest braciszek, moi drodzy. Robcio, który on ma level? 166, dobra. To sobie na tego, bo to jest magazyn P1, więc jest mega blisko jest ten braciszek, więc trzeba to wykorzystać i na niego szybko czmychnąć. Więc idziemy na brata, mam nadzieję, że zdążę. Grupa chyba tak szybko nie powinna się na niego zrobić, jak ludzie nawet na Mulher nie chcą przychodzić i na innych herosów, to chyba nie będzie wielkiego problemu, żeby się dostać na tego braciszka. Robię cięcie, zaraz się spotkamy. Lecę szybko do tego. Do zakonu plana astralnego i zapinkalamy do Nidhal. Dobra, lecimy. Spotykamy się na braciszku.
No i chyba na Braciszka już wszyscy przyszli, więc ja już włączam nagrywanie, nagrywamy. Zajmuję przedmiot podchmielone buciory Braciszka, więc buty z brata zajęte, jeszcze jest hełmik i łapki, jak dobrze kojarzę, chyba tak. Cztery unikaty również są i również dropią z Braciszka, jak widać właśnie nam tu spadły. Dobra, bijemy dwójki na koniec, szczęt razy dwa, burek i te reszty. Ta reszta dwójek również, która była też, nie pamiętam, nie potrafię naprawdę zapamiętać, na czym ja stoję. Wiem, że burek, dwa razy szczęt, no i byłaś królowa śniegu, ale co dalej, kurde, to nie pamiętam, więc bardzo profesjonalny youtuber, bardzo profesjonalny gracz margonemski, zapraszam serdecznie, Beścior, tu możecie zasubskrybować. Ta kamera chyba się trochę podwyższyła, ale dobra, trudno, bijemy szczęta. Kurde, to jest E2, nawet jeden jakiś ładny przedmiot nie może spaść. No chłopie, tak to się nie bawimy. Zobaczymy, czy na radosnym remku, czy na radosnym remku coś będziemy mogli ubić. Widzę, że jest zuf, więc zufa możemy sobie uklepać. Chyba jest szczęt, nie szczęt, tylko sataniel, więc sobie również go ciumkamy. Cyk, z sataniela, piękne przedmioty. I wiecie co, jako że do końca odcinka... A, jeszcze stworzyciela muszę ubić. Jako że to już koniec odcinka, to pójdziemy sobie jeszcze do tajemniczej siedziby i zobaczymy, czy Gotardus i Ananin stoją. Być może akurat by stali i by mnie umił i by pokazali coś fajnego na tym odcinku, no bo na razie te dwójki, to powiem wam, że no to dupy nie urywa. Tak brzydko mówiąc, to dupy nie urywa. Moje EQ zarąbiste, polecam. Te rękawice to nowa grafika artefaktu, tak samo jest ze zbrojką, a nie, bo to jest dwuręka, dobra, to nieważne. A czekaj, a nie mogę tu jednoręki ubrać? O panie, dobra, to niech już będzie tak jak jest. Dobra, bijemy Gotardusa, lecimy na stworzyciela, bijemy stworzyciela i po stworzycielku kończymy, więc ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek, jeżeli wam się, za obejrzenie tego odcinka, nie za ten odcinek, bo ja go nagrałem, więc to mi się należą podziękowania. No, jeżeli wam się odcinek spodobał, chcecie więcej odcinków, albo części odcinki, albo z większą ilością legend odcinki, to zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco, bo ostatnio się sporo na kanale dzieje, jeżeli chodzi o streamki, no i różne takie akcje to dopiero będą, a jakie, to zobaczycie, więc łapa w górę, subskrypcja, jeżeli chcecie być na bieżąco, jak chcecie być totalnie na bieżąco, to pamiętajcie kliknąć dzwonek przy subskrypcji, piękny komentarz, tak jak zwykle, i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Margonem Elko. Trzymajcie, albo z innej gry na moim kanale, właśnie, bo teraz Assassin's Creed jest zagrywane na streamkach, mega się wciągnąłem w tą grę, ale chyba odcinków z tego nie będę robił, bo na streamku jest większy fan z grania w Assassin's Creed, więc do zobaczonka albo na streamku, albo na odcinku, nawet się zrymowało, Elko.